Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o trailerze Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn w polskiej wersji Ptaki Nocy i coś tam, coś tam. No i dostaliśmy do tej pory tą krótką zajawkę, która zresztą nie była, nie była wrzucona do sieci oficjalnie. Teraz mamy pierwszy trailer. No, do filmu jeszcze trochę czasu zostało, więc podejrzewam, że jeszcze do tego lutego się pojawi jakiś, jakiś drugi trailer. Natomiast, no, pomówimy sobie o wrażeniach z tego zwiastuna, no, a jest to film, który który myślę, że ma... Um sporo do ugrania, biorąc pod uwagę, że no Suicide Squad, gdzie mieliśmy wcześniej Harley Quinn na pierwszym planie, zostało przyjęte tak sobie. Z drugiej strony sama Margot Robbie w tej roli była chwalona, nie wiem, zielonego pojęcia dlaczego, ale, ale no generalnie jej rola akurat była przyjęta całkiem pozytywnie. No i teraz mamy dużo mniejszy film, który, który ma zauważalnie mniejszy budżet, mniejszą skalę, mniej gwiazd w obsadzie i tak dalej i wygląda na to, na, mi to zawsze wyglądało na taką próbę odratowania na tej postaci i, i zorientował, ktoś się zorientował, że jeszcze jest w niej potencjał i zróbmy z nią coś może, co, co no, nie będzie odrzucało na kilometr. I powiem szczerze, że ten zwiastun no, skupia się właśnie na Harley. Widać, że jest to film robiony głównie dla tej postaci i, i wszystko się będzie wokół niej kręcić. I teraz też często pojawia pytanie, no dobra, w takim razie czemu film się nazywa Bris of Prey? No, wydaje mi się, że jakby rola tych pozostałych postaci no, będzie większa niż jest w tym trailerze, ale nie dziwi mnie absolutnie to, że w pierwszym zwiastunie promują ten film Harley Quinn. Tą bohaterką, która jest znana, aktorką, która jest bardzo znana i popularna. I, a drugą prominentną rzeczą w tym trailerze to jest twarz Iwana McGregora. I on w zasadzie nawet nie ma, nie wiem, ma jedną linijkę, czy dwie, coś takiego, ale jest jego gęba i to zupełnie wystarczy. A poza tym jest Harley Quinn i, yy, i tyle w zasadzie. Wydaje mi się, że no, jak na pierwszy zwiastun to, to jest całkiem zrozumiałe, natomiast jeśli chodzi o moje wrażenie, no to, kurczę, przede wszystkim wizualnie mi się to bardzo podoba. Widać, że jest tu, trochę, widać, że jest tu wreszcie jakiś styl, jakiś pomysł na jak to, jak to ma wyglądać, e, jakaś, jakaś koncepcja, żeby, żeby to, to wszystko się jakoś spinało do kupy, nie tak jak w przypadku Suicide Squad, gdzie robiono jeden film, a potem promowano go kompletnie inaczej, próbując jakoś dwie różne, dwie różne stylistyki zawiązać. Tutaj wszystko wygląda jakby było fajnie pomyślane, jest na to jakiś plan, e, natomiast, no, inna sprawa, że ten zwiastun póki co nie pokazuje nic innego poza tym, że o, Harley Quinn chce się zmienić, i akurat na się jakieś dziecko, które będzie mogło uratować, i tyle. Jakie są Twoje wrażenia? Mieszane. Bo z jednej strony, jakby tematyka, właśnie i ton, jakby mi się podoba. I Ja sobie wyobrażam, jak może wyglądać ten film, i wyobrażam sobie, że może wyglądać fajnie, ale to dlatego, że ja już jakby dawałem temu filmowi sporo, sporo spory kredyt zaufania. Trochę brałem po prostu na tak bez ogródek wszystko to, co, co mówią, że będą poprawiać Harley i tak dalej. I pod tym względem właśnie kolorystycznie, tonalnie e, jakby widać, jak Harley się zmieniła, nie świeci cycem, nie chodzi o to, żeby, patrzcie, nachyla się szesnastolatki, wow! E, I nie mówi ciągle, oh, I'm crazy, oh, she's so crazy i tak dalej. Nie ma tego jakby zrobionego, jakby widzisz. Ja mam wrażenie, że chyba niektóre tatuaże sobie usunęła najwyraźniej, więc... Żywa. Więc to mi się podoba. Ale z drugiej strony ja mam delikatny problem z tym, jak bardzo ten trailer był tylko Harley, bo rozumiem to wszystko, co mówisz i ma to sens, że chcesz mocno promować Margot Robbie na pierwszym planie. Oczywiście, że ma to sens, ale jak w ciągu dwóch minut wydaje mi się, że mogłeś troszeczkę jednak więcej pokazać pozostałych postaci, bo w tym momencie właśnie o to chodzi, że ten tytuł Birds of Prey jest taki dziwny. Tak, Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten film trochę z... pod tym względem trochę zbija stropu jakby ten trailer. Jakby masz wrażenie, że to jest film o Harley, a nie o jakiś zespole, jakiś bohaterek i według mnie to jest wada tego trailera. a Jakby... Mówię, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony wierzę w to, że ten film będzie dobry i to, co tu widzę, potwierdza to w pewien sposób swoim stylem i tak dalej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to wcale nie jest najlepszy pierwszy trailer. Jakby. Yy, wiesz. Yy... Różnica między tym Harley Quinn, a reszta to jest, nie wiem, 90% Harley, 10% reszta. Mogli to przesunąć na 70-30 i wydaje mi się, że byłoby dużo... Du byłby dużo zdrowszy balans i dużo sensowniej by to wyglądało. Żeby mnie jakoś zachęcić co do, na przykład, dynamiki w tej drużynie, żeby mnie zachęcić co do tego. I jasne, będzie kolejny zwiastun, ale wydaje mi się, że właśnie trochę więcej szaleństwa można było pokazać w kolejnym zwiastunie, a tu bardziej skupić się na tym... nie więcej, co to za film, hej, kto w nim jest, o co w nim chodzi. Więc e, mówię ładne, ale wydaje mi się, że nie do końca spełnia rolę tego, jak, jaki zwiastun powinien... jaką rolę powinien pełnić. Nie, no To właśnie są dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, czy, czy mi się ten zwiastun podoba. a Druga kwestia jest taka, czy generalnie oceniam zwiastun jako jako, jako materiał promocyjny e, dobrze, czy nie. E, no i ta pierwsza kwestia, mówię, mi się podoba. Tak, mówię dlatego, że ja już jestem nastawiony dosyć pozytywnie na Dokładnie. sam pomysł tego filmu. Nie? Na to, na to jak, tak jak jest zapowiadany, jak wygląda obsada, jak wyglądają twór, twórczynie tego filmu. E, I w związku z tym, jakby potwierdzenie większości tych rzeczy w tym trailerze znajduje. Nie? I ponownie wizualnie to wygląda niesamowicie. Jestem wielkim fanem, jak, tego, jak to wygląda. No, ale z drugiej strony jest jeszcze ta kwestia, czy ten zwiastun dobrze promuje film. I generalnie, tak jak wspomniałem na początku, ten film ma no, momentami dosyć trudne zadanie, bo jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy, że on jest tak trochę na rozdrożu. To znaczy, ostatnie działania Warnera sugerują nam takie dwa główne trendy w, w, w ich filmach, nie? Z jednej strony mamy te takie radosne, kolorowe, takie wysokobudżetowe kino, superbohaterskie bohaterskie, tak? Woman, Wonder Woman, tam Szazama można do tego dokleić, nie? A z drugiej z jednej strony mamy już te takie poważniejsze filmy, które, które trafiają do trochę innej publiki, jest Joker, jest zapowiadany ten Batman, być może jeszcze coś, coś w tym temacie będzie się działo, a ten film jest trochę pośrodku tego, nie? z jednej strony wydaje się lekki i przyjemny i kolorowy i tak dalej, z drugiej strony no, to jest film o, o nieco mniejszym budżecie, Film, który. Ma, miał mieć Erkę, zdaje się. Film, który. No, no jest, jest znacznie bardziej kameralny, na mniejszą skalę, i spokojnie, gdyby tak odjąć wiesz, te wszystkie komediowe elementy, wyobrażałby sobie dokładnie tę samą fabułę w formie właśnie takiego dużo, wiesz, dużo brożniejszego poważniejszego filmu, nie? Natomiast tu jest, tu jest jeszcze narzucona ta, ta taka. Filtr Harley na to wszystko. E, więc wydaje mi się, że pod tym względem ten film jest troszkę trudniej promować, bo musisz pokazać, jakby, obie strony tej produkcji, i w tym momencie wydaje mi się, że oni poszli po prostu na łatwiznę. Pokazując hej, znacie Harley Quinn, no to macie Harley Quinn, nie? I to jest z jednej strony, tak jak mówię, no, na pewno jakąś tam rolę spełnia, bo, bo sporo, sporo ludzi no ten, kojarzy bo akurat tę robi, postać. Bo, bo jest. I być może jest trochę osób takich jak ja, który, który, którym się bardziej podoba to, co widzą tutaj na ekranie, jeśli chodzi o, o charakter i, i postać Harley Quinn, niż to, co było w Swiss skład. Squad. No, ale właśnie z drugiej strony, mocnym elementem tego filmu miał być, miałby właśnie ten zespół bohaterek, nie? Faktycznie nie ma ich tutaj dużo, co też mnie trochę jednak oszczerbuje, ze względu na to, że ja chociażby bardzo lubię Mary, Mary Elizabeth Winstead. Opis tych postaci, jaki dostaliśmy wcześniej, też wydaje się bardzo ciekawy. nic nie ma. Masz w jednym momencie, Huntress gdzieś, trzyma jakąś. Tą kuszę ręczną, ale jeżeli ktoś. Właśnie o to chodzi. Problem polega na tym, że my, jakby znamy te postacie, my dużo czytaliśmy o czym ma być ten film, znamy opis tych postaci, wiemy, co wszystko Marko robi. Mówiła o tym, jak widzi Harley w tym filmie. I właśnie tak jak mówisz, ten trailer jest dla nas potwierdzeniem. Dla osób, które i tak czekały na ten film, i tak liczą na to, że Harley będzie oh, jakby właśnie odratowana, trochę zmieniony jej obraz tej po prostu sztampowej. Nie wiem, jak to nazwać, Wydmuszki, którą według mnie była w Suicide Squad. I to, nam, I to nam się podoba, i to jest jak najbardziej, bo to jest właśnie fajne potwierdzenie wszystkiego, co do tej pory dostawaliśmy. Mój problem polega na tym, że jeżeli ktoś odejmi to wszystko, co wiesz o tym filmie i powiedz komuś, patrz, trailer Birds of Prey. Widzi Harley, którą może z z Suicide Squad, nawet nie wie, że coś się zmienia, więc widzi, że jest trochę inaczej ubrana, widzi, że trochę inaczej gada, ale niewiele więcej na to wpływa. A jeżeli nie zna Disney, no to widzi pewnie się jakąś dziewczynę z kuszą, potem nawet ciężko stwierdzić, która to z nich znowu jest, bo tam ma jakiś hełm czy coś takiego. Masz znowu jakąś postać, która gdzieś tam przemija Black Canary, która znowu jest tylko na chwilę i w sumie nie wiesz, po co tu jest. I na końcu ten moment, w którym nagle Harley mówi, dobra, to pracujmy razem, ale z kim? I wydaje mi się, że pod tym względem ten trailer niestety bardzo zawodzi. Jakby on w ogóle nie przedstawia nam obsady... Fajnie, że skupia się na Harley, tak jak mówię, jest to ważne, ale według mnie przesadzili z tym i, i mogli to jednak bardziej zbalansować. Mówię, dwie minuty to jest wystarczająco dużo czasu, żeby i naświecić Harley i pokazać McGregora i jeszcze dać... Z dwie sceny dosłownie dla każdej bohaterce. No, trochę by nie mieli pomysłu, jak zaprezentować tę postaci, Nie Mam nadzieję, że w filmie co był nie, na to, to pomysł. Co właśnie nie świadczy dobrze. E, no właśnie, e, natomiast no, też e, jakby rozumiem argument na przykład, że e, no okej, okay, przeciętny widz, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest Huntress, albo kto to jest, e, no, Black Canary już trochę bardziej, ale, ale też powiedzmy, nie jest to jakaś super popularna postać powszechnie. Tylko, że właśnie nie trzeba, by, nie trzeba by koniecznie nawet pokazywać, że to jest ta postać, nie, to jest ta postać. Nie, daj żeby pokazać, Tak, zwyczajnie, oh, ale zwyczajnie je pokazać po prostu, tak, nie? Natomiast, no, ja mówię, no Huntress mignęła tam chyba na jeden moment. Więcej chyba tej reny Montoi było gdzieś tam tu i tam, stojącej tak, w tak, obok absolutnie. Harley, niż, niż, niż tych bohaterek, które mają się tutaj niby na w Prey składać. No i właśnie, tak. jak sobie myślisz o tych wszystkich filmach, które przedstawiały nam nowe zespoły, Taki trochę szalonych. No, Guardian of the Galaxy. Też nikt nie wiedział, kim jest Groot czy Rocket. Mieści ten piękny line-up w pierwszym tym trailerze. Bunch of i przedstawienie. Okej, okay, ten jest tym, ten jest tym, ten jest tym, wiesz. I o to chodzi. Za każdym, kiedy masz jednak zespołowe filmy, nie, nieważne czy super bohaterski czy nie. Kurde, zobacz trailer do Hustlers ostatniego. Też masz. Każda z bohaterek, wiadomo, że ma się to kręcić wokół, wiadomo, że jest to film w dużej mierze z, z centralnie nastawiony na Jennifer Lopez. Jasne, jest jej najwięcej w tym trailerze, ale mimo wszystko jestem w stanie stwierdzić mniej więcej, jaką rolę pełni każda z bohaterka w tym filmie, nie oglądając go, nie? I, i, o, i o to chodzi właśnie. Zawsze, kiedy masz te trailery zespołów, nawet jeżeli one kręcą wokół jednego konkretnego bohatera, jesteś w stanie powiedzieć... Jaką rolę pełnią pozostali bohaterowie? Czy w Fast and Furious, jak dodają kogoś nowego, czy w Myślnym pasu? czy we wszystkich rodzaju tego, tego ensemble, jak to się mówi? A tutaj tego nie zrobili. I mówię, to nie jest dobry pierwszy trailer, wydaje mi się. To... No nie, nawet wydaje mi się, że w tym trailerze, który zresztą omawialiśmy już do Aja Kurczarnego, <coughs> który niedawno wychodzą. co nie mówić, jakby przedstawi tak, ci przedstawił ci ten Tak, Przedstawił ci kim, bohaterki, dokładnie. Więc może ta Hali jest trochę ciężarem tutaj w takim razie i, i, i zawiera trochę spotlight. Znaczy, no mówię, no dla mnie duże znaczenie pod tym kontekście będzie miał ten drugi trailer. Nie? Jeśli tam faktycznie pokażą więcej tych postaci, no to, to załapię, że okej, okay, taki był plan, żeby tutaj oprzeć to tylko na tej jednej postaci, i potem przedstawić kolejne. Może to był błąd, może nie, ale chociaż będę widział jakąś wiesz, drogę w tym, nie? Jaki, jakiś, jakiś sens. Ehm, natomiast bym no... zrobił odwrotnie Szczerze mówiąc, nie jestem jakimś Specem, może wiadomo, mądrzejsi ludzie wiedzą Lepiej ode mnie, ale wszystko zrobiłbym odwrotnie W pierwszym w trailerze bo Po prostu widzę, jak inne studia to robią W pierwszym trailerze robisz zarys, pokazujesz mniej więcej Kto jest w tym filmie, mniej więcej o co chodzi A w drugim trailerze pokazujesz Jakieś szalone sceny, właśnie tą Harley Która śpiewa i... I wygląda jak jakiś fragment z muzykalu czy czegoś takiego, nie? To są rzeczy, które by widział właśnie w drugim trailerze. Kiedy chcesz. mocniej, A tutaj jakby chcesz. Bo to jakby, rolu pierwszego trailera jest zakomunikować. Ej, patrzcie, powstaje, taki film jest o tym, o tym i o tym. A jakby i, 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 i chcesz zachęcić ludzi. Natomiast jeżeli pokażesz właśnie coś takiego, no to wydaje mi się, że część ludzi może być trochę odrzucona tym. I kto wie, na ile będą zainteresowani kolejnym trailerem. Więc wydaje mi się, że. Powinni to pokazać odwrotnie, o ile drugi trailer jest taki jak mówimy, bo jak nie jest to w ogóle jest mm. fatalnie znowu jest w hali, ale kurczę, opowiedzieli już praktycznie całą motywację tej bohaterki w tym trailerze, więc no. nie, wiem, nie wiem czemu by to miało zostać na, na, na drugim. Mam nadzieję, że to będzie dobry moment, kiedy już no, nie wiem, ja, ja widzę w tym jakiś sens, że tutaj zaprezentujemy o co chodzi w tym filmie mniej więcej z punktu widzenia tej bohaterki, którą już znacie. W drugim, jak już wiecie, że to jest film który kontynuuje powiedzmy wątek Halli, no to, to, to wreszcie zaprezentujemy całą resztę tych bohaterów. Zresztą też wydaje mi się, że temu głównemu Wylanowi w, w, z Joannem Agregorem w tej roli, no to te, też się trochę więcej czasu, mimo wszystko, nie? Bo on w tym momencie, jakby, nie wydaje się nawet żadnym zagrożeniem w tym no, filmie, jest po prostu jakimś typem. Ale wiesz, no. co byłoby ciekawe? Skoro mamy tak naprawdę tylko trzy bohaterki, West mm. jeszcze fanta, Kane, ale to, to jest ta postać, którą trzeba ratować, chronić, coś takiego. Generalnie mm. mamy trzy bohaterki. Więc. No, licząc jeszcze, jeszcze Tak, Tak, ale y, idea jest taka dla mnie, a co by było, gdyby zrobili, ale to już jest moja kompletna fantazja. Dwa kolejne zwiastuny, każdy z taką narracją i perspektywą, nawet krótsze, bo wiadomo, że Harley może zostać trochę więcej czasu, niech będą po minucie. Ale następny z narracją Huntress, a kolejny z narracją Black Canary. Wtedy wszystko, co powiedziałem w tym momencie, kompletnie możesz wyrzucić za okno no, nawet, no, i to był ciekawy minutowe. plan. No, Natomiast, to, to... I, I to byłoby fajne nawet, nie? Masz, masz po prostu, no, wiadomo, że zaczynasz od Harley, to jest oczywiste, ale wtedy jak, jak, jak nagle masz Coś tam, o kolejne nie wiem, śledztwo poszło do dupy, policja nie, nie, nie radzi sobie, nie wiesz, Huntress, nie? Muszę tutaj sama zająć się swoje ręce i masz inne reakcje? To wtedy uważam, że to jest fantastyczna promocja filmu i mówię, wszystko co przed chwilą powiedziałem negatywnego o trailerze, zapomnijcie, że w ogóle coś takiego powiedziałem. Jeśli następny trailer to będzie po prostu znowu masa Harley i Ej, one też tam są wtedy będziemy mieć problem. No dobra, i dołączył do nas Radek w swojej ciemnej jaskini, e, czy w ciemnej piwnicy. E, i, no można, ja jeszcze i, jestem w tym starym DC. Jeszcze w starym no, DC. Wolne to... uwolnęło w tym, tym Birds Be of Prey i koniec, czarna bluza, czarno, wyłączam światło. <laughs> yeah. Dobra, i Radek nie, nie, ma, nie wie oczywiście, o czym my mówiliśmy do tej pory, więc, więc jestem bardzo ciekaw tutaj twojej opinii odnośnie z na Birds of Prey. Jakie są twoje wrażenia po tym, po tym co zobaczyłeś? Ja, jak oglądałem o chwilę przed tym, zanim się dołączyłem, bo już się i kurczę, nie, nie, nie <laughs> wiem za <co śmiech> bardzo co o <co>, nim <laughs> powiedzieć, bo wyglądał ok, wyglądał lepiej niż to, co przedtem było w składny, znaczy nadal nie wiem, prześwituje przez niego trochę ta estetyka, Suicide Squad, te, te, te neonowo rozwiedrzone, e, chociaż już jeszcze bardziej rozwiedrzone, bo Margot robi ma tam Kuperadochy, widać po tym tajleża. Już on jest bardzo, 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 bardzo skrajnie już e, Harley centryczny i nie, nie wiem, czy to się powinno jeszcze Bears of Prey nazywać, czy nie powinni <laughs> tego po prostu Harley Quinn reklamować, bo to jest. No to jest to będzie film o niej. Już po tym zwiastunie to dokładnie, dokładnie widać. Wiedzą, na czym się skupić. Zresztą ona kradnie kradnie cały show dla siebie, Margot robi. I widać, że jako producentka mogła w odpowiednią stronę ciągnąć tą postać. I właśnie dlatego tak to wygląda. No nie wiem, no, wygląda to całkiem ok, coś, co chcę zobaczyć, ale też to jest trochę humor, jak z tych komiksów ostatnich z Harley Quinn który nie jest jakoś wielce wyrafinowany, jest taki jakby właśnie chciał być bardzo dla wszystkich. I czekam, ale nie aż tak jak myślałem, że będę czekał. Znaczy po tych wcześniejszych zwiastunach Bardziej byłem nastawiony nie wiem, na jakąś drużynówkę ścisłą, nie? że tam każda postać jednak będzie miała coś dla siebie i będą jakoś te charaktery ze sobą korespondować, czy coś takiego. A tutaj widzę to Harley, która rzuca dynamitami, Harley, która kogoś kopie po jaja, Harley, która robi coś tam jeszcze i Harley <sum> robi rzeczy. No, I <sum> tak to widzę. No to czyli, ok, czyli, czyli nie wymyśliliśmy sobie powinno. tego. Tak. A, a, no. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że my się spotykamy i jedna osoba coś mówi, a potem reszta, reszta, reszta już podłapuje to i, i mówi to samo. No nie, tutaj nie zależy. Ja radek zapomniał. dostał skrypt już przed nagraniem. Co <laughs> uciek, że... Nie, no właśnie, kurczę, też, też doszliśmy do tego wniosku, że w sumie jak na film, który w teorii no... Rzeczą, którą on robi coś, Nową rzeczą, którą on robił. Generalnie w, w temacie ekranizacji steru No to jest zaprezentowanie tej całej drużyny bohaterek W teorii, bo to jest jasno właśnie Nam tego zupełnie nie pokazuje nie? Mamy historię Hardy i, i mi się to, co pokazano z Hali, Bardzo podoba, no bo ja, ja lubię ten motyw z Harley Która zostawia tego Jokera w cholerę, bo jest jej niepotrzebne do niczego I próbuje znaleźć swoje miejsce to ja, ja to bardzo lubię, to lubię, lubię to w komiksach, czy lepszych, czy gorszych Ale sam motyw moim zdaniem jest super do pokazania w filmach Szczególnie po tym okropnie o, te, po, po tej okropnie zarysowanej relacji w jest sobie sobie skład. Hmm. Ale no właśnie szkoda, że nie było też niczego innego, no ja mam teorię, że w drugim trailerze dopiero się skupią na tym, ewentualnie Oscar miał lepszy pomysł, żeby zrobić jeszcze dwa spoty, który których każdy by się koncentrował na, na, wiesz, na innych bohaterkach. Tak, ale żeby na ta w takim samym stylu, żeby było widać, że jednak one tam mają naprawdę dużo miejsca, tak, te ale inne ale o tym, żeby każdy, każdy, powiedzmy, że to był dwuminutowy trailer, teraz daj minutówkę Huntress i minu minutówkę mm. e Black Canary i niech każdy spot będzie na z narracją tej bohaterki. Jak miałeś tu oh. narrację Harley i jej motywacji, to teraz niech następny będzie z narracją Huntress, a następny z narracją. Tak, szczególnie I wtedy to i... jest fajna promocja. I tutaj też wiemy, że ta Harley no, jednak będzie bardzo podobna do tej, którą znamy z Suicide Squad i to już wiemy, czego się spodziewać. Nie? A Ja bym chciał zobaczyć te nowe postacie, no bo kurczę, Black Canary pierwszy raz w, taki, w takiej wersji na ekranie, nie licząc tych serialowych, które, które no, były troszkę daleko od tych Black Canary. A ja chcę zobaczyć tą moją, którą lubię i chciałbym zobaczyć w pełnej klasie, a ten trailer nie dał mi z tego praktycznie no, nic. No mówię, dwa spoty i potem final mm -hmm. trailer jako, e, jako drużynówka i pokazać relacje między tymi postaciami. Bo ktoś może mieć to za dużo, to już cały film zdradzony. Umiejętnie ludzie mogliby na tyle używać tych samych scen, jakie czym jest film. No film, To jest prosta historia. plus no. Umówmy się, że w tych, scen, tych spotach, o których mówię, można by używać dokładnie tych samych scen, tylko używaj innej narracji i już masz nowe trailery. Po prostu hej, niech wszystkie trzymają dokładnie tą samą scenę albo trzy te same sceny, ale wystarczy, że narrator jest inny, już w tym momencie masz inne wrażenie, oglądając ten spot, i nie masz wrażenia, że oglądasz cały film. No nie, no słuchajcie, no to nie ma co się oszukiwać. No cały film, niezależnie od tego jak wygląda ten trailer, on będzie się opierał na tym, że Harley jest tą dziwną postacią, której nikt nie rozumie i która jest nieprzewidywalna, a masz te dwie badasowe dziewczyny, które kompletnie nie kumają, co, co, co ona odwala, nie? I to, to będzie źródło komizmu, to będzie źródło generalnie tego no, dogadywania się ich, rozwijania relacji i tak dalej. No i wasz szkoda tego nie pokazać, nie? I teraz powiedzmy zwiastun, który skupiłby się na jakiejś innej postaci, pokazałby właśnie jak ona widzi te wydarzenia, które pokazał nam ten zwiastun, no wydaje mi się, że byłoby dobrą opcją mhm. właśnie, żeby zarysować to, jaka, jaka właśnie ta relacja będzie między tymi postaciami, nie? I, i tak. w, widzisz tutaj tą um, ex-Jokera, jak właśnie Renée Montoya nagle mówi, co ty, ty masz z nami działać, bo wiesz, przez te, przestępca i te sprawy i ona ma być przeciwko Black Maskowi, no to właśnie, ale to widzieliśmy to hadley no to teraz jak y o właśnie tą scenę i pokaż mi jak teraz zareagowała w tej samej scenie Andres, hmm. a jak zareagowała Black Canary nic więcej nie potrzebuję jeśli chodzi resztę zobaczę w filmie, ale, ale to, panie... to, już byłby, byłby, to już byłby dobry moment który mógłby pokazać przyszłą chemię między bohaterkami, hmm. której możemy się spodziewać w filmie w ogóle, tak, ja bym chciał, żeby ta oczojebna cukierkowo-centryczna konwencja była mocno powiązana właśnie z postacią Harley, a reszta postaci e, z tego się trochę wyrywała, nie? żeby one były tak jak mówisz, z innego świata. nie? I dlatego, że ten trailer jest w takim stylu, ale tamte Hunter postacie tam widać. Tak, ale właśnie nawet nie jakaś brutalna, Ej, ale żeby pomoc, to... No? Tak, ale wiesz, żeby, no, ale też nie jakoś przesadnie brutalna, bo ja jednak dalej chcę, żeby to był trochę lżejszy film, szczególnie po tym, noc... żeby się dalej obmyć z tego, co było wcześniej w DC, ale właśnie, żeby Harley była tak wyjęta z zupełnie innego świata, nie, tak jak do... zresztą ona chce być tym komiksowym Deadpoolem cały czas, a wiemy, jak Deadpool działa komiksowi, nie, że cały świat jest na własnych zasadach, a on jest na swoich, nie, i to... Fajnie działa właśnie w tym kontraście i tutaj chciałbym, żeby tak to wyglądało, nie? Może dlatego tych postaci nie pokazują, bo one, co by było super, by właśnie od tego odstawały, nie? Że ten pierwszy zwiastun ma być w tym stylu Harley, to ma być świat Harley, mamy być w głowie Harley, a reszta, wiesz, będzie trochę poza tym i to by było naprawdę fajne. Zresztą, no nie ma się co oszukiwać, ten pierwszy trailer, on ma przyciągnąć fanów, tych, którzy, wiesz, lubią, lubią postać Harley Quinn, nie? Nieważne, jaki był Suicide skład to i tak ta postać, no, namieszała w całej popkulturze i jest najbardziej rozpoznawalnym elementem tamtego filmu. No i Margot Robbie już sobie wyrobiła markę jako Harley Quinn i, no, nie dziwię się, że akurat w pierwszym zwiastunie poszli w tą stronę, ale mam nadzieję, że film będzie bardziej zbalansowany pod względem postaci, bo tamtym się to należy po prostu, już nawet z punktu widzenia historii, nie, że Huntress i Black Canary to są super postacie, których nie ma co, wiesz, spychać na bok, szczególnie jak film nazywa się Birds of Prey, a nie Harley and the Birds of Prey, nie, tylko... No, ale, ale jest druga, ale jest druga. No. Tak, tylko obaj o tym nie gadaliśmy, czy to na pewno jest dobry, dobry pomysł na pierwszy zwiastun, bo wydaje mi się, że właśnie nie, bo... Jeżeli pokażesz, że w tym filmie jest Harley Quinn, i nawet dałbyś jej większość wastu, no ale nie aż tyle, mówmy się ludzi, którzy chcą zobaczyć Harley i już właśnie zachęciłeś, z samym faktem, że właśnie pokazałeś, że w filmie jest Harley. Jakby to nie są ludzie, którym musisz ten film sprzedać. To nie są ludzie, których musisz zainteresować tym filmem. Właśnie chcesz sięgnąć do ludzi, tych, którzy może nie byli zachwyceni Harley. Może chcesz sięgnąć do ludzi, którzy niekoniecznie aż tak byli związani z Suicide Squad, ale mu przed im przedstawić dwie inne badosowe bohaterki i wtedy je w ten sposób zachęcić, więc. Wydaje mi się, że właśnie to nie jest dlatego dobry pierwszy zwiastun, bo jakby nie, nie od tego trzeba by zacząć, bo nie on jest właśnie adresowany do tych ludzi, którzy i tak ten film by już zobaczyli, co, o czym gadaliśmy z Łukaszem wcześniej, że nam się podoba ten zwiastun, ale to dlatego, że my i tak czekaliśmy jakby na ten film. No właśnie, to jest zwiastun dla mnie, bo tak. mi się bardzo no podoba. No, no, ja, ja właśnie czekałem aż, że zwiastun, zwiastunia pokazane, czym się będzie różnić ta, ta Harley pisana przez inną scenarzystkę pod ręką innej reżyserki, jak będzie ten jej wątek przebiegał, no i faktycznie tu dostałem, nie? Ja też jednak, no nie wiem, mi, mi nie przewodził ten trailer na myśl, żadnych elementów suicide skład. Ja tam miałem takie Suicide skład dla mnie był bardzo niespójny stylistycznie, co innego, wiesz, co innego zacząłem to robić, co innego potem próbowano zrobić z tym. Do tego sami z rony Harley tam był taki bardzo edgy, hot topic i tak dalej. Tutaj to jest bardziej takie kiczowate i glamowe bardzo, więc, więc to mi się bardziej Nie, podoba. To tak mi, to... Dla mnie to jest dużo bardziej w stylu Harley i ona też tutaj trochę, jakby dalej to są te takie żarty i tak dalej, ale mam wrażenie, że bliżej tej Harley do tego, co ja kojarzę z komiksów, do takiej, mm. do takiej niewinności, naiwności, Nie, którą, którą Harley zwykle miała w komiksach, niż, niż ta, wiesz, seksbomba, którą mieliśmy w Suicide jest No tak, no to. to, to... Olbrzymia ten jeden fragment Sucess Squad z tego całego Bajzlu, który był, nie, że tam już było kolorowo momentami. No to tutaj to doprowadzili właśnie do tego takiego glamowego, fajnego ee, looku, który, który tak spójnego, który dopasuje no, do tej postaci. I akurat dobrze, że ją wyrwali w tą stronę i odeszli trochę od tego, wiesz, wypinania tyłka i, i innych takich rzeczy, które cały czas było w Sucess Squad. Tutaj też nie ma w tym trailer, że takie epatowania tym, nie, że, a wiesz, że jakby to robili za no. czasach w, czas w Squad, to, to cały czas coś było, że przez coś by się musiała, wiesz, przy, przy ten, nachylać gdzieś, czy coś takiego, a tutaj wygląda to naprawdę fajnie i zabawnie. Wiesz, to jest dokładnie tak bezpieczny trailer, jak ten, które były do akomena do Shazama, które ci dokładnie pokazują, czym ma być film i usta właśnie ustanawiają tą swoją stylistykę, że ej, patrz, to już nie jest część tego uniwersum, która ma być spójna, że wszystkie te filmy mają być, wiesz, szarobure i być takie same, tylko to jest zupełnie inny film, stoi na własnych nogach, Czekajcie, może być fajnie, nie? Co jest o tyle fajne, że pokazują Harley te szaleństwo, ale właśnie je pokazują. Masz ten motyw, kiedy ona sobie wyobraża, jak jest w muzykalu, masz ten motyw, jak ona rzuca dynamitem. Masz rzeczy, które ona faktycznie robi, w przeciwieństwie do tego, jak słyszeć skład trailerze, pięć razy powiedzieli ci, jak ona jest bardzo szalona. Pięć razy ktoś ci nie. powiedział. You know what they say about crazy ones. Huh? Oh, she's so crazy. Huh? I <grym> cały trailer to był dosłownie ktoś mówił Ci, jak szalona jest Harley a tutaj właśnie nikt ci tego nie hmm. mówi nawet Reny Montoya jak jest zdziwiona to ja mam wrażenie, że nie chodzi o to, że ty jesteś wariatką tylko jesteś kryminalistką to hmm. jest właśnie problem, żeby z tobą współpracować okay. no, to a, a, a całe szaleństwo jest pokazane i to jest dużo lepszy hmm. sposób zachęcający znowu, jeśli hmm. chodzi o to, jak pokazali Harley w tym trailerze nie mam zarzutów, po prostu mam zarzuty do samego zwiastuna tak, bo ta Harley nawet, w sensie składowała, w ogóle nie była jak Harley, ona nie, nie robiła żadnych szalonych rzeczy, nie tylko ta mimika Mówili, Margot robi, która ci miała wskazywać, że o coś jej tam w głowie siedzi, ale nic z tego nie wynikało zupełnie. Nie I chodził no. Jay Cartney i mówił, tak. ale ona jest szalona, potem podchodził Will Smith, o kurde, szalona jest. No. O dziewczyno, crazy as fuck. Tak. No, i mieliśmy oczywiście ten cały romans z Jokerem, nie? który. Musiała, no... A tu mi się podoba, że na początku. O, ona już... może być nawet bardziej szalona niż Joker. Tak, ale tu mi się podoba na początku, nie? Pierwsze, pierwsze słowa, że zerwałaś Jokerem i koniec. I tyle, nie? Tak, no znaczy to się masz tą fajną linijkę, gdzie ona mówi, że to mnie powinien się bać, a nie tam Mr. No J. ani a I wreszcie innego. to zauważenie, że ona mówi, że Harlekin, że ona ma być służącą i nikim innym, że ona, w odniesieniu do tej relacji, że ona miała być w stosunku do Jokera jego podnóżkiem i niczym więcej. To jest jakby ta relacja, której chcemy, a nie ten dziwny romans z, z Suicide Squad, który w sumie nie miał w sobie za wiele nic tego, tego co było wcześniej. Jakby za każdym bali się pokazać, że Joker już źle traktuje, więc. Mm. No, dobra, słuchajcie, to czekamy w takim razie na ewentualny kolejny zwiastun albo jakieś inne materiały promocyjne. Film trafi już całkiem, no, no nie, nie tak znowu zaraz, ale całkiem niedługo, bo, bo w lutym do, do kin. Ehm, no i zobaczymy, jak, jak, jak się potoczy dalej zwiastun. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, no ten film ma takie trudną rolę jakby, nie? W tym, w tym momencie, jeśli chodzi o promowanie, bo ani nie jest takim poważnym filmem w stylu Jokera czy, czy tego nadchodzącego Batmana, który się będzie tak pozycjonował jako, wiecie, poważne kino tutaj, mroczne i tak dalej, ani nie jest z drugiej strony takim typowym kinem stylu Aquamana, kinem stylu Aquamana czy, czy, czy Shazama, nie? Nie mamy tutaj superbohaterów z supermocami, którzy będą latać i robić niesamowite rzeczy. No, mamy tą Harley Quinn, więc jestem absolutnie bardzo ciekaw, jak sobie ten film poradzi w tym wypadku. No właśnie, kurczę, to mnie zastanawia bardzo, że biorąc pod uwagę tę rosnącą popularność filmów z paniami w, w, w głównych rolach, e, nie postawiono od razu na, na, na ten element. Nie? Szczególnie nie wiem, ktoś kto montował ten trailer, chyba nie śledzi trendów w ogóle. Co się sprzedaje w tym momencie? Chyba nie widział w Oksowisie, jak sobie Haster zradzi. Bo... Chyba wszyscy się zgadzamy. Fajny trailer ale kiepski. <laughs> jest coś, co mogę obejrzeć, ale... Nie, ben, nie tak, żeby wiesz, leci na przykład na premierę od razu, albo na jakąś przedpremierę, że już teraz, ale. Coś, co chcę no. obejrzeć. Taki, Kurczę, tak do, 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 dokładnie coś takiego miałem przy Shazamie. Że na gru, tak Jak Komena zobaczył, to no. mówię yeah, A to wygląda jak coś, co muszę zobaczyć w kinie od razu. A tutaj no spoko, spoko. Nie będzie na pewno tej wiochy, która była na początku i drogi DC. Ja, w kinowej? ja tak mniej więcej no. przewiduję coś takiego na no, zasadzie Shazama, nie? Że, że, że wyjdzie film okaże się, że jest ok ale, ale raczej. Nie. Też nie, nie sądzę, że to jakiś wielki hit, ani, ani jakiś mm -hmm. globalny fenomen, coś w tym stylu, e, bo też e, film nie wygląda, jakby liczył na coś takiego. No, to wygląda jak mały fajny film po prostu i oby, oby po prostu tym się okazał, a, w tak. najgorszym razie. Ale wreszcie Harley może walnąć młotkiem Black Maska, a nie ej, nie być nowym <laughs> Supermanem, jakby Superman był zły, nie? No tak, ale wreszcie ma młotek, no a nie... młotek, ten, tak, film. ale chodzi mi o to, że wie że wreszcie można tym młotkiem walnąć odpowiedniego gościa, a nie mówić o tym, że po w trakcie czego to by powstrzymała złego Supermana. Nie. Hej, no no dobra, słuchajcie, także no dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, jak, jak Wam się to podoba, bo my nagrywamy to bardzo na świeżo, zaraz po obejrzeniu, więc w sumie nawet nie wiem, jakie są reakcje i czy to się ludziom podoba, czy się nie podoba, więc dajcie nam znać, jak Wy to widzicie, jak Wam się podoba generalnie pomysł na ten film. E, Znowu Oskar Rogowski, Radek Pisula. E, Swoją drogą możecie za zaobserwować w tym momencie, jak wygląda różnica w jakości wideo między nagrywaniem w dwie osoby na Skype'ie, a w trzy osoby na Zoomie. Myślę, że widać różnicę e, i, i no to nie zależy od tutaj naszych kamerek ani niczego w tym stylu. No, może po, po, pomijając Slatka, który ma ciebie w domu coś. i wywołuje zdjęcia albo coś, nie mam pojęcia. Ja mówię, ja jestem w Wietnamie, Wietnami, DC. <grym, grym, grym>, no, mam nadzieję, że nie za Nie przed tych kolorków. To nie, żeby nie zapominać do... o przeszłości. Ja jestem tą, tym elementem. <grym>, żeby się za bardzo nie cieszyć, bo wiemy tak. co było. No dobra, ja się nazywam Kastanach i śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć!